Raz przyjechał do nas wujek z Düsseldorfu, już bez obaw, że pozbawią go paszportu. Przyjechał tu po latach wielu do ojczyzny z refrenu i powiedział, że zostanie aż do wtorku. Widać, że już wiele lat go tu nie było, choć jak twierdzi, to niewiele się zmieniło. Wszystko tutaj takie szare, same bloki czarno-białe, lecz jak dziecko cieszył się tą pobytu chwilą. Wyciągał reklamówki, a w nich same marce pany resorówki. Dał mi też 20 marek i z okienkiem czekoladę, katalogi, kolorowe widokówki. Potem to już przyszła pora na samochód, na zwiedzanie, oglądanie w kilka osób. Na przejażdżkę do Wiednią tą 14-letnią Sierrą, która perłą lśniła u każdego boku. Hej, daj, 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 daj. Wunderbaumy mi pachniały Donaldami. O cenę aż pytać się boję, wujek mówił, dasy stoję, nie dam rady z tym zakupem złotówkami. Wujek kupił się ze szczęścia i za Polskę, z patriotycznym klouna Niemca obowiązkiem. Dolce Marka mnie tam trzyma, więc tam jestem za Murzyna. Tak się błąkał między Rajchem a mym Śląskiem. Raj, da, raj, da, raj, 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 raj. Da-da-da-da-da-da. Hey! Da-d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 a-